Halihalo, z tej strony Herr Krawczyk, a dzisiejszy film nosi tytuł Willi, der Vater und der Teufel, czyli Willi, ojciec i diabeł. Zaczynamy! Hallo, ich bin Willi. Ja, guten Tag, ich bin der Vater von Willi. Jestem ojcem Willego und ich bin Bäcker von Beruf. Z zawodu jestem piekarzem. Ja, mein Vater hat sogar seine eigene Bäckerei. Mój tata ma nawet swoją własną piekarnię. Willi, wir gehen jetzt Brötchen backen. Idziemy teraz piec bułki. Oh nein, ich möchte lieber tanzen gehen. Wolałbym pójść potańczyć. Ja, Willi war nicht besonders fleißig. Willi nie był zbyt pracowity. Ich arbeite nicht gern in der Bäckerei. Nie lubię pracować w piekarni. Das ist so langweilig. To takie nudne. Aber eines Tages wurde der Vater krank. Ale pewnego dnia ojciec zachorował. Ich habe Grippe, mam Grippe. Ich kann morgen nicht in die Bäckerei gehen. Jutro nie mogę pójść do piekarni. Der Vater hat Willi gerufen und gesagt. Ojciec wezwał Willego i powiedział. Sohn, morgen musst du alleine Brötchen backen. Synu, jutro ty sam musisz piec bułki. Okay, kein Problem. Ich backe morgen alleine Brötchen. Und geh heute früher schlafen, damit du morgen fit bist. Idź dzisiaj wcześniej spać, żebyś jutro był wypoczęty. Ja, Vater, ich gehe früher schlafen. Pójdę wcześniej spać. Hey, Willi, gehst du heute nicht tanzen? Nie idziesz dzisiaj potańczyć? Nein, heute muss ich früher ins Bett gehen, denn morgen muss ich alleine in der Bäckerei arbeiten. Dzisiaj muszę wcześniej iść spać, ponieważ jutro sam pracuję w piekarni. Willi, was redest du da? Co ty gadasz? Lass uns tanzen gehen. Pójdźmy potańczyć. Nein, heute kann ich nicht. Dzisiaj nie mogę. Willi, sei kein Spielverderber. Nie psuj zabawy. Gut, aber nur bis Mitternacht. No dobrze, ale tylko do północy. Ja, nur bis Mitternacht. Und so hat der Teufel Willi überredet. I tak oto diabeł namówił Willego. Weiß der Teufel, wann Willi in dieser Nacht nach Hause gekommen ist? Diabli wiedzą, o której Willi tej nocy wrócił do domu. Ja, ich weiß es, aber ich sag es nicht. Wiem, ale nie powiem. Und am nächsten Morgen, a następnego ranka... Oh nein, ich habe verschlafen, zaspałem. Was? Ja, die Bäckerei hatte den ganzen Tag geschlossen. Piekarnia cały dzień była zamknięta. Wie bitte? Słucham? Keiner hatte Brötchen gebacken. Nikt nie piekł bułek. Das darf doch nicht wahr sein. To nie może być prawda. Ja, der Vater war sehr wütend. Ojciec był wściekły. Willi, wo bist du? Willi, gdzie jesteś? Vater, was ist los? Ojcze, co się dzieje? Ich sag dir, was los ist. Ja ci powiem, co się dzieje. Aber, nix aber. Nie machst du, was ich dir sage. Nigdy nie robisz tego, co ci mówię. Entschuldigung, przepraszam. Oh nein, geh doch dahin, wo der Pfeffer wächst. Idź mi stąd, idź tam, gdzie pieprz rośnie. Und wisst ihr, was Willi gemacht hat? Wiecie, co Willi zrobił? Ich habe mir ein Motorrad gekauft. Kupiłem sobie motocykl. Aber wozu? Ale po co? Er ist mit dem Motorrad dorthin gefahren, wo der Pfeffer wächst. Pojechał motocyklem tam, gdzie pieprz rośnie. Nach Indien. Do Indii. Ja, moi drodzy, na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, a pozdrowienia specjalne tego odcinka wędrują do uczniów szkoły podstawowej w Pierzchnicy. Ich grüße euch ganz herzlich und tschüss!